Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Stormbreaker Wiedźmińskiej Opowieści. W ostatnim, czyli poprzednim, udało nam się obronić tutaj. Nie wiem, czy to gród jest. W każdym razie, jeszcze może wyłączę mapę. Naszym kolejnym zadaniem jest gorzki powrót, czyli udanie się do stolicy Lyrii, co pewnie na mapie jest pokazane jako to miejsce. I teraz. Plany co do mapy. Wątpię, żeby udało mi się w jednym odcinku to wszystko zrobić, więc prawdopodobnie będzie to podzielone na dwa. Czyli tutaj zaraz sobie wszystko pozbieramy. Zejdę może do tego miejsca i spróbuję się przenieść tutaj do znaku. I wtedy od tego znaku będziemy sobie czyścić cały ten teren. I udamy się po prostu dołem do zadania głównego. No dobrze, to przejdźmy może do czynów. Poszukamy, co tutaj zostawiliśmy ze sobą. A, jeszcze. Rozbij obóz? Czy możemy z kimś porozmawiać? Chyba nie bardzo. Sprawdźmy w takim razie talię. Coś nowego dostaliśmy. A tak, zupia elfio-cebulowa. Utwórz brązową kartę. Dość ciekawe. No i mamy jeszcze fałszywego Florena. Zmuś jednostki w liczbie dwóch do stuczenia pojedynku. Jak by to się miało odbywać dokładnie? Ograniczenie. Nie może brać na cel czempionów pojedynek i jednostki na zmianę zadają sobie nawzajem liczbę punktów obrażeń równą swojej sile, aż do zniszczenia jednej z nich. Ej, to jest ciekawe. Kogo ja bym mogła w takim razie na przykład do takiej bitwy dać? Kurczę, czy kogoś... Nie mamy takiej jednostki, która ma dużo punktów i po śmierci... Fuj, jakie to ohydne jest. Która po swojej śmierci zadaje obrażenia. Natomiast zadają nasi piechurzy, ale oni mają tylko dwa, prawda? Więc tak średnio bym powiedziała. To już wszystko widzieliśmy. Piękne te karty są. Trudno. No jeszcze pomyślę, gdzie to zastosować. Stwórz jedną spośród trzech losowo wybranych kart z wybranej frakcji i kart neutralnych, chyba że zaznaczono inaczej. Dla smaku można posypać starym serem, albo dorzucić kilka gałek ocznych. Elfia zupa. Oczywiście cebula musiała być. Jakżeby inaczej. Tak, tak, ja tutaj niczego nie zmieniam, natomiast tu w namiocie widzę. O, raporty. To sobie przeczytamy, ten orel taki piękny. Raport ofensywa Nilfgaardu. Przeczytamy sobie. Nilfgaard przekroczył granice kraju w trzech miejscach. Pod Spalą, Skalą i Rivią. Marsz wroga ku stolicy został chwilowo wstrzymany dzięki zwycięstwu pod Dravogardem. Ale należy się spodziewać kolejnego ataku w niedalekiej przyszłości. Cesarskie wojska zaatakowały też jednocześnie naszych sojuszników w Temerii, a zwiadowcy wroga wytaczają już marszrutę ku Aedirn. Ruchy cesarskiej floty na wysokości portów Nowigrad, Rogeven i Blaviken sugerują, że planowany jest również atak na Rydalnię. Cała północ jest zagrożona. Tak to wygląda. Tutaj mamy kantynę, ale w kantynie dalej nikt nowy. Szary goniec. Ukończenie zadania, ukończenie zagadki, wygrane bitwy zwykłe, znalezione złote skrzynie 7 na 10, czyli gdzieś tutaj jeszcze powinniśmy 3 skrzynie znaleźć. Mam nadzieję, że się to uda. Piękne morale mamy, wysokie, także mam nadzieję, że jakoś nam się tu ładnie wszystko potoczy. Ruszamy. Już myślał, że przyjdzie nam żyć pod nilfgaardzkim jarzmem. No i jednak się udało. Zawsze to samo. Królowie wojują, a kmiecie sprzątają. A wolałbyś, kurczę, wojować? Coś tu jeszcze musiałam zostawić, słuchajcie. No właśnie jest. Skoro mapa tak pokazuje, to znaczy, że jest. No właśnie. I teraz tak. Mam nadzieję, że tu będzie gdzieś... drogowskaz, żeby mogła się potem przenieść z tego fragmentu. Jak nie, to pójdziemy do góry. Nie chciałabym iść tędy, bo tu jest wyspa, zamknięte przejście. No tak, właśnie. Kurczę, jak to zrobić w takim razie, skoro jest zamknięte przejście? Tu muszę najpierw iść tu. Okej.
Nie przyjdziemy inaczej. Pozbieramy co nasze. O, kolejny obóz? Czy to już obóz pokonany? Okej. Obóz Armii Wschód to jest dokładnie, moi mili państwo. Zobaczmy, co nam tutaj zostawili. Mam nadzieję, że dużo złota. No nie mogę tu wejść. Przykra sprawa. Nie myślę, że sobie Mewę z tym płotkiem by poradziła, mówię o tym. Sprawdźmy jeszcze tutaj dół delikatnie. Zobaczmy, czy na mapie nic w tym miejscu nie jest zaznaczone. Nie ma, czyli okej, opuszczamy to i idziemy na lewo. Nie będziemy w takim razie błądzić tu bez celu, jedynie będziemy podziwiać widoki. Tu już natomiast coś jest. Mam nadzieję, że nie podnoszę tych pieniędzy z, powiedzmy, naszych trupów. Jest i skrzynia. A w skrzyni 300 złota. Drewno oczywiście też się przyda. No, zbiorę czy nie zbiorę? Tu jeszcze całe mnóstwo. 14,32. Wyglądało to jakoś bardziej zasobnie. Duke Ardal, wybaczcie, wielki kanclerz, dowódca Grupy Wschód, dopułkownik Eowyn Var Glaivit. Przysłałem dodatkowe środki na pozyskanie stronników. Wywiad donosi, że jesteśmy o krok od uzyskania większości. Nie żałuj Nordlingom złota. Wkrótce i tak zwrócą nam wszystko z nawiązką. Mam nadzieję, że nam ta notatka w czymś pomoże, na przykład w rozmowie z Nordlingami, jeżeli do takowej dojdzie. Okej, wyczyszczone elegancko, więc teraz co, muszę się wrócić i czyścić. Bo chyba znaku żadnego tutaj nie ma, a byłoby miło. No niestety. To przyjdziemy tak, tu coś jest właśnie. Tam zmierzamy, ale musimy najpierw przejść tu naokoło. 3000 złota, już chyba taką ilość mieliśmy, natomiast to jest po raz drugi. Powinni zebrać ciała i pochować jak najszybciej, żeby jakaś zaraza tutaj jeszcze się nie rozprzestrzeniła. Tu są jakieś worki przy tej chacie. I mamy tablicę, możemy zobaczyć, czy coś na tablicy złota będzie ciekawego. Zbroja, złote włosy! Czarnych ścina, niby kłosy! Mewe! 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 Okej, to są chyba jakieś tam pieśni o nas. Aha, już mamy, dobrze, czyli już mamy wszystko pokazane, tu coś jest. A jednak coś tu wykwitło. A, dzięki właśnie podejściu do tablicy. Okej. Wasza wysokość, mieszkańcy tej wsi obawiają się ataku nilfgaardzkich maruderów. Proszę, żebyś zostawiła kilku żołnierzy na straży. Akurat... Ale czemu żołnierze? Jeśli sami opłacą im żołd... Tu wzrosną morale, bierzemy morale, chociaż mamy wysokie. Więc akurat... Szkoda, bo... Cesarz dziś ma smutny dzień! Armię mu wycięli w pień! Okej. Co ja chciałam powiedzieć? Pan mnie tutaj delikatnie rozbawił. Że żołnierze to akurat chyba najważniejsze, co mamy. Nawet ważniejsze od złota i innych zasobów. Także no, tak niechętnie tutaj się z nimi podzieliłam, prawdę mówiąc. Mewę dyskutowała o czymś z doradcami, kiedy nagle usłyszała za plecami huk. Co do jasnej! Jeden z kawalerzystów spadł z siodła. Pozostali żołnierze stroili sobie żarty z jego niezdarności, ale śmiech uwiązł im w gardłach, kiedy nieszczęśnik zaczął się trząść i wymiotować krwią. Medyk stwierdził zatrucie i mimo jego starań kawalerzysta zmarł jeszcze tego samego dnia. W
wkrótce te same symptomy wystąpiły u kilku innych jeźdźców, którzy niedługo potem podzielili los kompana. Pochowano ich przy drodze, pod starą wierzbą. To mi wygląda na umyślne działanie, powiedział Reinhard. Ktoś zatruł zapasy wody. Szukamy drania. A póki co, lepiej, żeby wasza wysokość gasiła pragnienie winem. Ha. Chciałam powiedzieć, że mi delikatnie ta gra momentami przypomina serial, który teraz oglądam. I nawet mamy zatrucie wody teraz. No i tak, oddałam dwóch ludzi tutaj i pięć mi zginęło. Nie jestem stratna siedmiu. Pytanie, kto zatruł wodę? Okej, podejdźmy do tego, żeby nam się ładnie o tak i będziemy mogli w razie czego się przenieść. Gdzie ja teraz ludzi odzyskam? To jest... prawa strona czysta, więc idziemy na lewo. Pani, rzeką dziwna łódź płynęła. Myśleli, że cesarska, ale żagle czerwone miała, nie czarne. A powiedz coś jeszcze? A gdzie Janko? Skoro świt go na pole posłałem, a jeszcze nie wrócił. Coś tu będzie się zaraz działo. Sprawdźmy jeszcze, czy tutaj... O właśnie, są te worki. Pani, właściciel młyna oznajmia, zebranie tego złota kosztowało mi wiele pracy. Przekazuję ci je na wzmocnienie armii. I teraz tak, rozdajmy złoto żołnierzom na zachętę. To się nazywa wzorowy poddany. Dziękuję. U 250 oddajmy żołnierzom, chociaż morale mamy wysokie. Nie wiem, czy dobrze robię, ale nie ma tutaj spadku morali, więc... Czy to jest na to pole? Czy to jest to Kiedy pole? Kiedy forpoczta leryjskiej armii zatrąbiła na alarm, Mewe od razu dobyła miecza, gotowa stanąć w szranki z najeźdźcą. Jednak to wcale nie nilfgaardzcy żołnierze przypuścili atak na jej oddział, lecz brodaci, odziani w skóry wojownicy w rogatych hełmach. Królowa nie mogła uwierzyć własnym oczom. Piraci ze Skellige? Tutaj? Ale nie było czasu na dziwienie się. Mewe spięła konia ostrogami i rzuciła się w wir walki. Opłaceni! No dobrze. Co? Skelligijczycy walczą inaczej niż pozostałe ludy północy. Ze śpiewem na ustach pchają się pod miecze wroga, śmiechem witają salwy strzał, nie zważają na odniesione rany. Ciężko z nimi wygrać w boju, ale da się. Mewe miała właśnie tego dowieść. Nieobowiązkowe, wyeliminuj Gudmunda Pyskatego. Już to widzę. Zasady specjalne, bitwa skrócona. No, ze Skellige jeszcze nie walczyliśmy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej, jedna runda. Tych panów wymienimy. Tego też. Tego też. Tego też. Dobra, mamy jednego boosta. Ten się przyda. Ten może pójść. Reinhard, co tu do diabła robią piraci? Po jednej turze na początku tury zmuś najsilniejszą jednostkę do zadania Pyskatemu obrażeń równych jej sile. Następnie Pyskaty zadaje tamtej jednostce obrażenia równe swojej sile. Pyskaty. Okej. No zobaczymy, z czym to się będzie jadło, nie mam pojęcia. On przychodzi jeszcze do następnej rundy. O kurczę. Co ja mam z nim zrobić? Jak ja mam zbić 150 punktów? Nie mogę spasować, bo od razu wygra. Ciekawe. Raz za dobrze, raz na to. Wypróbujmy naszą stal! Moją najsilniejszą jednostkę.
tych niech bije. Ja bym tutaj, kurczę, niczego nie rzuciła. O kurczę, niedobrze. O kurczę, niedobrze. Ten ma tarczę. No a co z tego? On za 139 bije. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Tego mi zmusi teraz. Kurczę, tyk powinien lać. To by było dobre. A tak to mamy problem delikatny. Czekajcie, 4. 139. Nie wiem, czy powinnam tą mewę atakować. Co? Za każdym razem, gdy sojusznik odnosi obrażenia, wzmocni tę jednostkę o 1. Okej. Nasz jarl jest wybrańcem bogów. 6 i 4. Tak naprawdę to nie mam czego rzucać. Mogę... Będzie w ten sposób. Nie, dobrze. Za każdym razem, gdy wróg odnosi obrażenia, wzmocni tę jednostkę o 1. Tę o 1 i... Tę o 1. 1 i 1? 4, 5 tarczy. Co ja mam z nimi zrobić teraz tutaj? Dwie szóstki są, dwie... Przecież mi je tu zleją wszyscy. Sama siebie zatłukam. Pancerz ich nie uratuje. Za 2 tylko uderzę. A, gdy wróg odnosi, gdy sojusznik. Okej. Okay. No, przegramy to, ale ja przynajmniej zobaczę, co on tutaj ma. Zgubimy wasze chramy! No to całkiem prawdopodobne. Pan każe, sługa musi. A, taki pomysł. 7. Teraz tak, my mamy 6, tu jest 11, więc mam nadzieję, że będzie się lał sam ze sobą. W taki sposób można jedynie to rozegrać. Nie mogę niczego więcej rzucić. Tylko tak, rzucę 6. Dwie 7. Tak, najlepiej niech siebie sam leje, o to chodzi. Coś mnie łupie w kręgosłupie. Coś mnie łupie w kręgosłupie. Aktywuj umiejętność rozmieszczania sojusznika, po czym go uzdrów. Kogo niby ma uzdrowić tutaj? O nie. Teraz mi 10? Nie, 10 mi nie rytnie. Z tego względu, że ma 11. Okej, koniec tury. Okej, sam się zbija. Chcesz przejść, to płać, inaczej cię nie przepuścimy. Ale teraz mi 10 tutaj sfatyguje. Niedobrze, ja mam same wysokie karty. I co, muszę wyrzucać swoje wysokie karty. O, co za bzdura. Przecież on mnie zjedzie tak. Przykamy. Jej wysokość jest wyjątkowa. 13, tak. Sobie podwijamy. Masz jaja, dziewko! Obiecuję ci szybką śmierć. Niedobrze, 11. 10 jeszcze jak wyrzucę, to jak wystarczy jeden strzał. Co mamy? 9 potem. On ma 8. Mm.
się to zrobić, tylko pytanie, kurde. Wpłynąłeś na złe wody. Jezu, znów ten. Wskaż mi cel. No i co? Wyskakuj ze wszystkiego. Jest. O 3 punkty, ale się udało. Kurczę. Czy ją każdą najsilniejszą, i swoją, i naszą atakuje. No i dobrze. Choć Skaligijczycy walczyli dzielnie, to karne wojsko królowej Mewe wyszło ze starcia zwycięsko. Wyspiarze nie wyglądali jednak wcale na zmartwionych porażką. No, jak na szczury lądowe jesteście całkiem bitni. Ja, Gudmund Pyskaty, winszuję ci odwagi, królowo. I przy wieczerzy wypiję wraz z drużyną twe zdrowie! Kurczę, mogliśmy go ubić. I dostaliśmy. Mardrome, niedźwiedź. Nie pamiętam, co on robił, prawdę mówiąc. Poszczuj piratów na Nilfgaard. Łukasz piratów, poszczuj. To się jeszcze okaże. Można wiedzieć, co robicie tak daleko od morza? Spytała Mewę, krzyżując ramiona na napierśniku. No to co zwykle! Grabimy! Wybrzeże już złupione, to skierowaliśmy drakary dalej, ku źródłom Jarugi. Na rajd, po złoto i chwałę. Zabawne. Zawsze miałam was za honorowy lud. A kto mówi inaczej? Wasze czyny. Atakujecie kraj, który jest zajęty wojną z najeźdźcą i nie jest w stanie się bronić. A Nilfgaardczyków boicie się łupić. Powiedziała królowa. Co? Gudmund aż poczerwieniał ze złości. Zaraz dowiodę, jak bardzo się mylisz. Nim zajdzie słońce, będziemy pić miód z nilfgaardzkich hełmów! Za mną, chłopy! Mewę z uśmiechem patrzyła, jak wyspiarze zbierali się do wymarszu. Nie wątpiła, że Gudmund dotrzyma przysięgi. To może z jednej strony dobrze, że ich nie zabiliśmy, ale to... Tacy inteligenci, że pewnie tam pójdą i nilfgaardzczycy znów ich poszczują na nas. Kto to wie, jak to będzie wyglądać? No dobrze, w każdym razie wygraliśmy. Gdzie jest moja Mewę? Boże, znikła mi tutaj oczopląs. Jest. No, mamy 4000 chyba po raz pierwszy. Drewno. Tu jeszcze coś schowane. Tu nie widać większych zniszczeń. To znaczy, że Nilfgaardczycy nie ruszyli jeszcze na stolicę. Spotkamy co najwyżej zagony, furażerów. Liczę na to. Sprawdźmy mapę. Punkt rekrutacji. Obowiązkowo. No faktycznie. 9. Straciłam 7, dostałam 9, czyli... No jesteśmy 2 na plus, to tak słabo bym powiedziała. Tu nasi. Teraz tak. Czysto musielibyśmy zejść na dół. Ale z lewej strony jest ciekawiej, prawda? Także pójdziemy sobie jednak lewą stroną. Oby się tędy przecisnęła. Jest. I tam będziemy mieli kawałek. Część nowej karty. Golem! Ale to było ładne. No i spróbujemy, nie? Bitwa skrócona, predefiniowana talia. O kurde. Legenda głosi, że w Kridam mieszkał kiedyś czarodziej, Cornelius Biały. Popadłszy w zatarkę z rajcami, musiał w pośpiechu opuścić miasto. Lecz wpierw ukrył cały swój majątek w położonej nieopodal rozpadlinie. Świadom, że miejscowi będą chcieli przywłaścić sobie skarb, nie pozostawił go jednak bez straży. Okej. Okay. Ciekawe, co z tym golem tutaj z nami będzie robił.
Okej. Okay. Jeśli na polu bitwy są co najmniej 3 egzemplarze tej jednostki, połącz je w pomniejszy Dao Zemsta, stwórz 2 głazy. Co to jest pomniejszy Dao? Aktywuj tę umiejętność, gdy karta zostaje przeniesiona z pola walki na cmentarz. Uwaga! Jednostki, które zostały wygnane, nie są wysyłane na cmentarz. Stwórz, dodaj kartę do gry. No ale to tak. Jeżeli będą 3, będzie 1 pomniejszy Dao. Natomiast Zemsta, aktywuj tę umiejętność, gdy karta zostaje przeniesiona z pola walki na cmentarz. Stwórz 2 głazy. Czyli jak zniszczę jeden głaz, to powstaną 2. Czyli będzie jeszcze szybciej się mnożył, dobrze? Myślę? Co tu mamy? Gracz spasował. No tak. Pozbądź się wszystkich wrogów. Czyli będę musiała jakoś ich wszystkich za jednym razem wytępić. Tą kartą. Co to jest? Szabrownik. Zniszcz jednostkę na prawo i wzmocnij tę kartę o jej siłę. Jeśli to artefakt, wzmocnij tę kartę o jej obecną. I mamy takich 2, czyli to będzie jakieś kombinowanie. Daj jeden ładunek jednostką z wyczerpanym zasobem rozkazów. No i tak. To jest no ciekawe. Raz za bogiem, raz na tobie. Muszę go przeatakować. I powstaną 2 głazy. Pięć i pięć. Za 3. No to muszę niestety łucznika wyciągnąć. Chyba pancerz ich nie uratuje. I teraz 2, prawda? No właśnie. Jeszcze nie, dopiero jak pojawił się 5, ten uderzy za 5, ten tak samo, ponieważ zjemy szabrownikiem. Pytanie, teraz kogo Wagenburga rzucić? Liria! I 3. Jest. I teraz ja bym musiała tu 5 skasować. Jak pierścień nie chce zejść, trzeba wyrznąć cały palec. What? Przecież oni będą się kurczę mnożyć na potęgę, czy nie? Jeśli na polu bitwy są co najmniej 3 pomniejsze Dao, połącz je w Dao. Jeśli na polu bitwy są co najmniej 3 pomniejsze Dao, połącz je w Dao. Czyli nam jeszcze jednego brakuje. A czym ja potem będę biła? Bo tego ostatniego mogę zniszczyć. O, dla rozumiem. Ciebie to pobojowisko. Dla mnie skarbiec. Jest. 9. I teraz tak. Po 2 turach na początku tury zniszcz wszystkich wrogów. Co? O kurde. Tak to wygląda. Super. Teraz musiałabym go skasować za pierwszym razem. No to niedobrze. Jej wysokość jest wyjątkowa.
No i po wszystkim. Czyli może powinna była powinna była atakować od razu, jak tylko wyrzuciłam kartę. No dobrze, spróbujemy ponownie. No zabrakło dwóch, nie? Czyli wyrzucimy... Kurczę, ale potem czym stłukę? Musiałabym sobie jednego zostawić tak naprawdę. Albo te dwójki sobie zostawić na koniec. Wystarczy jeden strzał. Jeden. Wskaż mi cel. Drugi. Okej, mamy tu piątkę. Jeszcze teraz tę piątkę musimy jakoś zniszczyć. To mi trochę przeszkadza. Raz za dobry, raz na to już. Czy to ma teraz jakiś sens? Rabuję trupy, czasem bardzo świeże. Mamy dwóch. No i co? No i nie bardzo, nie? Cztery. Jej wysokość jest wyjątkowa. Nie, znowu brakuje. Jak ja mam to rozegrać? I on mnie teraz niszczy. No dobrze, moi drodzy. Ja sobie tutaj... Spróbuję jeszcze to rozegrać na inny sposób. No i co? No, mam nadzieję, że się spotkamy w następnym odcinku, jak będę już ładnie to kończyć. Pa, pa!